Potop Szwedzki był jednym z największych kataklizmów w dziejach Polski. W czasie tej wojny zniszczeniu uległo 188 miast, 186 wsi, 81 zamków, 136 kościołów, 30 młynów, 10 browarów i 89 pałaców. Ale Szwedzi nie tylko niszczyli, ale również grabili. W Szwecji znalazło się wiele polskich skarbów. Czy jest jakaś szansa, by je odzyskać? W tym materiale postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. W pierwszych miesiącach najazdu szwedzcy dowódcy starali się zapobiegać grabieżom. Było to trudne, bowiem Rzeczpospolita przy ubogiej i skalistej Szwecji wydawała się krainą mlekiem i miodem płynącą. Wraz z rosnącym oporem, wojska szwedzkie coraz częściej pozwalały sobie na łupienie miast i wsi. Tworzono nawet oddziały, które wręcz specjalizowały się w grabieży. Niektóre miejsca grabiono kilkukrotnie. Taki los spotkał m.in. Wawel, który Szwedzi okradali aż 8 razy. W wawelskiej katedrze zdzierano nawet srebrną blachę z grobu świętego Stanisława, a na zamku obicia ze ścian, marmury, okna oraz drzwi. Podobny los spotkał rezydencje magnackie. Z Nowego Wiśnicza wywieziono 150 wozów łupów. Kompletnie ogołocono także zamek Krzysztopór należący do Osolińskich. Do tego należy dodać dobra kościelne, skąd wywożono lichtarze, kielichy, obrazy, a także dzwony. Niektóre z nich do dziś dzwonią w luterańskich kościołach. W efekcie tych grabieży w Szwecji znalazł się m.in. portret Władysława Wazy z warsztatu Petera Paula Rubensa, popiersia Jana Kazimierza i Ludwiki Marii, dłuta Giovannego Francesco Rossiego, sztandary jednostek wardyjskich Jana Kazimierza, róg myśliwski Zygmunta III Wazy, do tego księgozbiory jak cała Biblioteka Braniewska, woluminy jezuitów i bernardynów z Poznania, prace Kopernika z jego odręcznymi notatkami, w tym pierwsze norymberskie wydanie o obrotach ciał niebieskich z 1543 roku, czy najdawniejszy drukowany tekst Bogu Rodzicy. Już w 1656 roku wyliczono, że w sztokholmskim zamku znajduje się około 200 obrazów przywiezionych z Rzeczpospolitej, a do tego kilkadziesiąt dywanów i namiotów tureckich, instrumenty muzyczne, meble, brązy, marmury, chińska porcelana, broń, tkaniny, książki i rękopisy. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że większość tych skarbów nigdy już nie wróci do Polski, a Polska tak naprawdę nie ma podstaw, by domagać się ich zwrotu. Dopiero w XIX wieku powstały pierwsze międzynarodowe konwencje zakazujące grabieży. Wcześniej była to uznana praktyka. Choć niektórzy teoretycy prawa międzynarodowego zwracali uwagę na niestosowność takiego zachowania, to państwa niewiele sobie z tego robiły. Na pewno nie istniała zatem norma prawa zwyczajowego, która nakazywałaby państwom nie łupić przeciwnika lub zwrócić to, co zagrabione. Tego ostatniego można było natomiast domagać się w traktatach pokojowych kończących wojnę. I tu otwiera się przed Polską pewna możliwość. Wojnę ze Szwecją kończył traktat zawarty 3 maja 1660 roku w Oliwie. W nim, w artykule 7 i 9, Szwecja zobowiązała się do zwrotu zarówno publicznych i kościelnych, jak i prywatnych akt i dokumentów, w tym tych znajdujących się w Bibliotece Królewskiej. Miało to nastąpić w przeciągu 3 miesięcy od ratyfikacji traktatu. Nigdy jednak do tego nie doszło. Polska dyplomacja nie dawała za wygraną, ale Szwedzi robili wszystko, by nie zwrócić zagrabionych dóbr. Czasami w bardzo bezczelny sposób. Kiedy król Stanisław August Poniatowski upomniał się o zrabowane polskie księgozbiory, to szwedzcy dyplomaci odpowiedzieli mu, że o dokładnym zapoznaniu się z życzeniem strony polskiej okazało się jednak, iż spełnienie większości z nich jest po prostu niemożliwe, albowiem archiwum i Biblioteka Królewska w Sztokholmie nie posiadają żadnego spośród dokumentów, o których mowa w nocie. Nie mamy pańskiego płaszcza? I co pan nam zrobi? Tam się uprzejm udaj. No skąd wezmę, jak nie mam? Próby rewindykacji zrabowanych archiwaliów dokonywano również po odzyskaniu niepodległości. Również bez rezultatu. W 1989 roku została podpisana polsko-szwedzka umowa o prowadzeniu prac badawczych w archiwach i muzeach w Szwecji w celu skatalogowania polskich skarbów. W kadencji Sejmu 2011-2015 wyjątkową aktywność w tej tematyce wykazywał poseł Marek Poznański. Powstała nawet fundacja odbudowy zniszczeń dokonywanych w czasie potopu szwedzkiego, która domagała się odszkodowań od Skandynawów. Stanowisko Szwecji pozostało jednak niezmienne. Polska nie jest jedynym krajem, który wysuwa swoje roszczenia wobec Szwecji. W latach 90. sensację
wywołał prezydent Czech Václav Havel, który publicznie domagał się od Szwedów zwrotu Srebrnej Biblii oraz rzeźb zrabowanych w Pradze w czasie wojny 30-letniej. Szwedzka dyplomacja najwyraźniej często musi zmagać się z pytaniami o zwrot zrabowanych dóbr, bowiem na stronach ich ambasady można znaleźć gotową odpowiedź na pytanie, jakie jest stanowisko państwa szwedzkiego w tej sprawie. W odniesieniu do kwestii łupów wojennych, Szwecja zajmuje zdecydowane stanowisko, podobne zresztą do praktyki stosowanej przez wiele państw. Zgodnie z tym stanowiskiem, rząd szwedzki nie planuje zwrotu dóbr kultury wywiezionych z Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w XVII wieku. Postanowienia często przywoływanej konwencji UNIDROIT o skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dobrach kultury dotyczą roszczeń nie starszych niż 50 lat, wobec czego nie mogą odnosić się do dóbr z okresu tzw. potopu szwedzkiego, który miał miejsce niemal 400 lat temu. Najwłaściwszą w naszym przekonaniu drogą są zatem rozmowy z poszczególnymi muzeami dotyczące depozytu lub wypożyczenia dóbr z tego okresu. Szwedzkie muzea, działając zgodnie z nowoczesną, międzynarodową praktyką, aktywnie dążą do nawiązywania współpracy i ułatwiania udostępniania eksponatów między krajami w formie depozytów i wypożyczeń. Nie istnieją żadne ograniczenia odnoszące się do nawiązywania kontaktów z poszczególnymi placówkami i prowadzenia rozmów na ten temat. Co do zasady, Szwecja ma rację. Jak wspominaliśmy, Sztokholm nie musi nam zwracać większości zrabowanych dóbr. Jednak w przypadku księgozbiorów mamy do czynienia z podjętym w traktacie oliwskim zobowiązaniem, które Szwecja powinna wypełnić. Problem jednak w tym, że Polska nie ma za bardzo instrumentów, by Szwedów do tego zmusić. Bez zgody Szwecji nie jest możliwe oddanie tej sprawy pod rozstrzygnięcie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości czy Trybunału Arbitrażowego. Inaczej jednak by ta sprawa wyglądała, gdyby polskie księgozbiory znalazły się na naszym terytorium. Wówczas sytuacja by się odwróciła. Szwecja nie mogłaby nic zrobić, żeby odebrać Polsce odzyskane archiwa. No to jest słuszna koncepcja. Tak jest, to jest słuszna koncepcja. Muzea i archiwa są jednak ostrożne w udostępnianiu zrabowanych skarbów. W 2014 roku Wielka Brytania użyczyła fragment Partenonu rosyjskiemu Ermitażowi. Wówczas rząd w Atenach zaczął podnosić, że ten eksponat nie powinien wracać na Wyspy Brytyjskie, lecz zostać wysłany prosto do Grecji. W tym samym roku Muzeum Narodowe w Gdańsku miało udostępnić na wystawę we Włoszech obraz Hansa Memlinga Sąd Ostateczny. Do tego jednak nie doszło ze względu na opinię konserwatora zabytków, który uznał, że podczas podróży może dojść do uszkodzenia obrazu. We Włoszech skomentowano całą sprawę jednak inaczej. Dzieło Memlinga zostało stworzone bowiem z myślą o umieszczeniu go we florenckim kościele Badia Fiesolana, lecz w 1473 roku w trakcie podróży do Włoch zostało zrabowane przez gdańskiego pirata Pawła Benekę, który podarował je kościołowi mariackiemu w Gdańsku. Włosi zatem uznali, że nieużyczenie tego obrazu przez polskie muzeum tak naprawdę było motywowane obawą przed jego zatrzymaniem na Półwyspie Apenińskim, a opinia konserwatora to tylko pretekst. W 2002 roku po raz pierwszy od blisko 350 lat przyjechały do naszego kraju skarby zrabowane przez Szwedów. Szwedzi dobrowolnie pozwolili na ich ekspozycję w ramach wystawy pod tytułem Orzeł i Trzy Korony – sąsiedztwo polsko-szwedzkie nad Bałtykiem w epoce nowożytnej. Nie dotyczyło to jednak księgozbiorów, których zwrotu Polska może się nadal domagać. Zdarzają się jednak przypadki, gdy państwo pod wpływem nacisków dyplomatycznych, medialnych bądź przyczyn politycznych oddają to, co niegdyś ukradły. W 1974 roku premier Szwecji Olof Palme wręczył premierowi Piotrowi Jaroszewiczowi tzw. rolkę sztokholmską. Jest to długi rulon, na którym utrwalono wjazd Zygmunta III do Krakowa na uroczystości zaślubin z arcyksiężą Konstancją. I to na razie tyle, co udało nam się odzyskać od Szwedów. By dowiedzieć się, jaki jest obecnie stan polskich wysiłków zmierzających do odzyskania ze Szwecji zrabowanych księgozbiorów, zwróciliśmy się w tej sprawie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I oto jaką uzyskaliśmy odpowiedź. Szanowny Panie, w odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 marca bieżącego roku dotyczący możliwości odzyskania dóbr kultury zrabowanych podczas potopu szwedzkiego w 1655 roku, uprzejmie informujemy, iż na przestrzeni wieków podejmowane były liczne próby odzyskania wyżej wymienionych dóbr kultury.
inicjowane były one przez kolejnych polskich władców w odniesieniu do postanowień Traktatu Oliwskiego. Niestety były one bezskuteczne. Obecnie prowadzone przez polską stronę działania w odniesieniu do dóbr kultury pochodzących z grabieży szwedzkiej polegają na badaniu, dokumentacji, digitalizacji i udostępnianiu publicznemu. Nie ma przeszkód w korzystaniu z archiwaliów i księgozbiorów znajdujących się na terenie Szwecji. Dlatego też w niedalekiej przyszłości planowane są niezależne badania polskich historyków dotyczące dokumentacji łupów wojennych i trofeów pochodzących z grabieży szwedzkiej. Pragniemy jednocześnie zauważyć, iż restytucja dzieł sztuki prowadzona jest przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o zasady prawa międzynarodowego publicznego. Przepisy te powstały w okresie po podpisaniu Traktatu Oliwskiego. Tym samym postanowienia Traktatu Oliwskiego są jedynym zapisem potwierdzającym roszczenia strony polskiej do zagrabionych w latach 1655-1660 dóbr kultury. Podkreślenia wymaga fakt, iż postanowienia Traktatu Oliwskiego umożliwiające stronę polskiej działania zmierzające do odzyskania utraconych dóbr zostały zrealizowane, choć ich efekty można określić jako niedoskonałe. Za bardzo nie wiemy, co oznacza stwierdzenie. Postanowienia Traktatu Oliwskiego umożliwiające stronie polskiej działania zmierzające do odzyskania utraconych dóbr zostały zrealizowane, choć ich efekty określić można jako niedoskonałe. Warto jednak podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze, to, że Szwedzi nie oddali nam naszych księgozbiorów, uchroniło je od pożogi dwóch wojen światowych i kilku okupacji. I dziś, chociaż w Szwecji, a nie w Polsce, to jednak nadal możemy je podziwiać. Po drugie, Szwedom nie udało się wiedzieć wszystkiego, co zagrabili. Skradzione dobra niekiedy spławiono Wisłą, lecz niektóre barki i żaglowce były tak obładowane łupami, że szły na dno zaraz po odbiciu od brzegu. W 2012 roku w Warszawie w czasie rekordowo niskiego stanu wód zauważono wystające z nad tafli wody marmurowe posągi. Okazało się, że zostały one niegdyś zrabowane z Zamku Królewskiego. Być może zatem inne takie skarby są jeszcze w Polsce. A co wy sądzicie na temat możliwości odzyskania zrabowanych podczas potopu szwedzkiego skarbów? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli ten materiał był dla was interesujący, to zachęcamy do subskrypcji kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Wy będziecie otrzymywali powiadomienia o naszych nowych produkcjach, a nam realnie pomoże to w rozwoju kanału. Do zobaczenia za tydzień.